Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w cyklu audycji Rewolucja z ducha. Dziś naszym gościem jest Cezary Gmyz, publicysta Rzeczpospolitej i luteranin, dodajmy, ale to może jest mniej istotna informacja, bo rozmawiać będziemy raczej o historii najnowszej i o tym, co z pielgrzymkami Jana Pawła II chciała zrobić bezpieka, albo jak bezpieka radziła sobie z tym rewolucyjnym przesłaniem, które troszkę ich największe starania niekiedy kładło na łopatki. Witam serdecznie naszego gościa. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Zacznijmy od tego. Do pielgrzymek papieskich przygotowywali się nie tylko Polacy, nie tylko duchowni, ale przygotowywała się także bezpieka. Jak wyglądały te przygotowania? Zacznijmy oczywiście od pierwszej pielgrzymki. Bezpieka, dodajmy tutaj bezpieka szeroko rozumiana, dlatego że pierwsza pielgrzymka, ta, do której doszło w czerwcu 1979 roku, ona była przedmiotem zainteresowania również Komitetu Bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, czyli osławionej KGB, ale również interesowała się nią GRU. To znaczy wiemy dzisiaj, że informacje na temat tych przygotowań były przesyłane do Moskwy i były decyzje pewne z Moskwą konsultowane. Ta pielgrzymka, ona, to dzisiaj się tak wydaje, że ona była wydarzeniem bardzo spektakularnym, ale władze, a również władze bezpieczeństwa usiłowały na początku robić wszystko, żeby tą pielgrzymkę osłabić. I rzeczywiście na początku to się troszeczkę udało, dlatego że... Zaraz do tego przejdziemy. Ja bym zapytał się o te związki między bezpieką a GRU i służbami sowieckimi, bo to chyba nie jest wyjątek, że bezpieka polska konsultowała się z służbami sowieckimi. Przecież nawet kartoteki bezpieki były uszeregowane według alfabetu rosyjskiego, a nie polskiego. A tak było oczywiście w centrali MSW przy Rakowieckiej, działał też rezydent KGB. Oni mieli na bieżąco wgląd we wszystko, co robiły polskie siły bezpieczeństwa i rzeczywiście się bacznie przyglądały te służby sowieckie temu, co się tu w Polsce działo. Wybór Wojtyły na papieża był dla KGB zaskoczeniem, chociaż już, jak to pisał Marek Lasota w swojej książce, już w 1974 roku pojawiły się takie doniesienia z Watykanu, że Karol Wojtyła może być brany pod uwagę jako kandydat na papieża w czasie konklawy. No wówczas, przypomnijmy, no, po ponad 300 latach papieży Włochów z jedną przerwą na papieża holenderskiego, czyli Hadriana VI, no to była wiadomość niespodziewana. W 1978 rzeczywiście do tego wyboru doszło, ku ogólnemu zaskoczeniu całego bloku sowieckiego. Polska rezydentura w Watykanie była totalnie zaskoczona. Wtedy na czele tej rezydentury stał Fabian Dmowski, który potem został zresztą szefem wywiadu. Wywiad, przypomnijmy, był również częścią służby bezpieczeństwa. No i oni raportowali początkowo dość chaotycznie na temat tego wyboru, bo niezależnie od tego, że profesor Lasota z krakowskiego IPN-u odkrył takie dokumenty, które przewidywały wybór Karola Wojtyła na papieża w 1974 roku, to jednak mimo wszystko, kiedy do tego doszło, była to totalna niespodzianka i komuniści nie bardzo wiedzieli, jak się w tej sytuacji zachować. I co bezpieka na to? Znaczy, jakie działania zaczęła podejmować? Bo podejrzewam, że od razu zaczęła podejmować jakieś Od razu podejmować, to znaczy nie znamy jeszcze wszystkich dokumentów na ten temat. Wiemy, że te przygotowania szły bardzo wielotorowo. Była zaangażowana w to nie tylko właśnie czwarty departament, który zajmował się kościołem, ale również pierwszy departament i trzeci departament. Pierwszy to oczywiście wywiad PRL-owski, głównie rezydentura rzymska, ale wówczas zbierano informacje na temat tych przygotowań z bardzo wielu rezydentur. W IPN-ie jeszcze wciąż dokumenty rezydentury rzymskiej nie są odtajnione, chociaż część dokumentów znamy z innych źródeł. Jest to zespół materiałów dotyczący pracy wywiadów, wszystkie, z których sygnatura się zaczyna od 0449. I tam są informacje zbierane z bardzo wielu rezydentur, nawet z Manili zdarzały się informacje dotyczące również przygotowań do wizyty papieskiej, ale najwięcej oczywiście pochodziło z Rzymu, a w następnej kolejności, co mnie troszeczkę zaskoczyło, z Kuby. Dlaczego? Nie wiem właśnie, nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Tam działał rezydent o pseudonimie Redman, który był bardzo aktywny i który bardzo wielką ilość informacji przekazywał właśnie z Kuby, co się myśliło na Kubie o przygotowaniach. I potem trafiłem na dokumenty z lat późniejszych, kiedy, przypomnijmy, do pielgrzymki Jana Pawła II na Kubę do Fidela Castro doszło pod koniec jego pontyfikatu. Ale ta myśl, co mnie zaskoczyło, jak meldował Redman w kubańskim kierownictwie,
Kubie była już dość wcześnie obecna. Kuba jest krajem o przewadze katolików i tam religijność mimo wszystko odgrywa pewną rolę i wtedy już w latach, pod koniec lat 70. czy też na przełomie lat 70. i 80. były takie domniemania, żeby były takie pomysły, że może zaprosić papieża na Kubę. Mało tego. Ja rozmawiałem z chyba z najbardziej znanym rezydentem po Fabianie Dmowskim. On nie był szefem rezydentury, był oficerem, oficer o pseudonimie Pietro, czyli Edward Kotowski, który mówił mi, chociaż jeszcze nie znalazłem potwierdzenia tych słów w dokumentach, że on odbył taką tajną misję właśnie związaną z osobą Jana Pawła II na Kubę, gdzie rozmawiał z Raulem Castro i to było w połowie lat 80. i oni wtedy rozmawiali na ten temat, że on mówi, przynajmniej Pietro twierdzi, że doradzał Raulowi Castro zaproszenie Jana Pawła II na Kubę. To zbieranie informacji, które przebiegało wielotorowo, rozumiem, że i na świecie, i w Polsce, ale podejrzewam, że komuniści i służby specjalne polskie i sowieckie chciały też jakoś przygotować społeczeństwo do tej pielgrzymki, rozgrywać przy okazji jakieś własne gry. Oczywiście to się początkowo się to udało, bo wbrew temu, co my dzisiaj pamiętamy taką pamięcią historyczną, czyli tą słynną mszę wówczas na Placu Zwycięstwa, jesteśmy w studiu, gdzie wisi zdjęcie z tej mszy, my pamiętamy tą euforię, te słynne słowa, niech stąpi Duch Twój odnowi oblicze tej ziemi. Tak naprawdę chyba ten moment był momentem przełomowym. Zresztą nawet ksiądz kardynał Dziwisz wspomina, że kiedy lecieli nad Warszawę, to co nim wstrząsnęło, oni się spodziewali początkowo tłumów, ale tych tłumów wcale tak dużo nie było. Było trochę ludzi na trasie przejazdu kolumny papieskiej. Papież jechał jeszcze wtedy nie papamobilem, tylko to był polski papamobil na podwoziu sterowskim. Samochód przygotowany w zakładach w Starachowicach. Dwa takie zostały przygotowane. Zresztą pod czujnym okiem bezpieki również, i która ta bezpieka po zakończeniu tej pielgrzymki, obawiając się, że te samochody mogą zostać relikwiami, rozebrała je na części po prostu. Próbowano do metod bardzo różnych, żeby ograniczyć liczbę ludzi biorących udział w spotkaniach z papieżem i to się udawało, bo ksiądz Dziwisz wspominał, że byli szokowani lecąc nad Warszawą helikopterem, odkryli, że więcej ludzi się, chyba to były bardzo ciepłe dni, więcej ludzi się opala na plażach nad Wisłą, niż zgromadziła to pielgrzymka i potem ta pielgrzymka dopiero zaczęła się napędzać, miała swoją dynamikę. Oczywiście były pewne działania, jakich które... Jakich prób? Właśnie powiedziałeś, że sięgano po różne metody, żeby zniechęcić ludzi do brania udziału w tej pielgrzymce. To były metody, w które była zaangażowana cała służba bezpieczeństwa. Na przykład próby ograniczenia liczby osób, które będą miały dostęp do papieża podczas tych oficjalnych uroczystości. Zachowały się dokumenty, gdzie Kościół się wykłóca z władzami państwowymi, ile wejściówek rozdać na msze papieskie do tych lepszych sektorów i to było przedmiotem negocjacji z komunistami. Zakłady pracy miały przykaz, żeby raczej nie dawać urlopów na te dni, żeby po prostu zatrzymać ludzi w zakładach pracy, ale też podejmowano w ramach, wtedy to jeszcze się nie nazywało komórki D, ale to potem były komórki D, czyli od słowa dezintegracja, te, które potem zabiły księdza Jerzego Popiełuszkę, w skład, który wchodził między innymi Piotrowski. Zresztą przyglądając się zdjęciom z mszy z Placu Zwycięstwa, w pewnym momencie dostrzegłem tam znajomą twarz i byłem zszokowany. Na kilku zdjęciach, jeżeli dobrze się przyjrzeć, na stopniach ołtarza papieskiego stoi Grzegorz Piotrowski. To był facet, który się zajmował również przygotowaniami do tej pielgrzymki. Miał być odpowiedzialny za osobiste bezpieczeństwo papieża i do tej pory patrzę i o czym nie wierzyłem, ale rzeczywiście potwierdziłem. Grzegorz Piotrowski brał udział w tych przygotowaniach. Te grupy D, jakie działania podejmowały? To były bardzo różne działania, które mierzały przede wszystkim do tego, żeby wywoływać takie zdarzenia, jak na przykład kiedy były zorganizowane grupy, które udawały się na miejsce zgromadzeń z papieżem. Tam na ogół był albo TW, albo wręcz oficer do tych grup trafiał, który miał za zadanie przeprowadzać działania dezintegracyjne, czyli na przykład rozpuszczać plotki o księdzu, który przeprowadził grupę, czy też kierować podejrzenia na inne osoby, że inne osoby są
są współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, chociaż ludzie wtedy na to nie zwracali wtedy dużej uwagi i to było dość łatwe też w razie jakichś tam niepokojów czy problemów. Oni mieli po prostu wzniecać kłótnie, były najprzeróżniejsze rzeczy. No, próbowano też, są takie relacje, że próbowano na przykład używać warszawskich prostytutek do nie do werbowania, tylko po prostu do uwodzenia księży. Jeden taki przypadek trafiłem, że bardzo wpływowego księdza miała uwieść prostytutka, która zresztą, co jest jeszcze bardziej perfidnie, była byłą zakonnicą, która po prostu stoczyła się, zeszła na złą drogę i to były działania, o których ja do tej pory myślałem, że były wykorzystywane nie w stosunku do kościoła, natomiast to użycie właśnie osoby, która się prostytuowała do działań wymierzonych we wpływowego duchownego, pokazuje, że oni nie tylko czekali na potknięcia księży, które będą same z siebie, ale te potknięcia również inicjowali. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. To działania komórek dezintegracyjnych, ale na ile oni byli zaskoczeni faktem, powiedzieli, że do 2 czerwca, no to powiedzmy ta pielgrzymka biegła swoim, no to 2 czerwca to jest początek sam też, powiedzmy szczerze. Nie, ale nie wywoływała takich emocji. Ja z paroma osobami już rozmawiałem, które mówiły, że 2 czerwca jeszcze oglądały pielgrzymkę jednym okiem w telewizji, bo akurat tutaj komuniści zgodzili się na transmitowanie mszy. Ona oczywiście była odpowiednio kadrowana, to wszystko było tak zrobione, żeby wyglądało, że tych ludzi jest mniej niż jest i tak dalej, ale była. Był jeszcze przykaz, który zresztą obowiązywał do końca trwania ustroju komunistycznego. Pokazujemy staruszki i zakonnice. Tak, takie przykazania mieli operatorzy. To był 2 czerwca i ci ludzie mi mówili tak, to oglądaliśmy to jednym okiem, kazanie, słynne słowa i od tego momentu wiele rzeczy zaczynało się zmieniać. Następnego dnia byliśmy już na przykład pod kościołem Świętej Anny i tam słuchaliśmy przemówienia papieża, a później już jechaliśmy za papieżem. Na ile bezpieka miała świadomość, że w pewnym momencie misterne przygotowania, długotrwałe, wiele działań, które podjęto, jakby to powiedzieć, no, odniosły swoje skutki, bo oczywiście jakieś informacje pozyskano i tak dalej, ale nie pozwoliły utrzymać im inicjatywy w rękach. Ja myślę, że dla samych komunistów to było zaskoczeniem, dlatego że oni się tego nie spodziewali. Wydawało się, że pielgrzymka jest przygotowana w najdrobniejszych szczegółach i że da się opanować żywioł, powiedzmy sobie szczerze, bo to, co się potem działo, no to było już działania żywiołowe. Okazało się, że nad tysiącami, setkami tysięcy ludzi nie jest w stanie zapanować nawet bardzo dobrze zorganizowana agentura, a ona była rzeczywiście dobrze zorganizowana. Agentura była wykorzystywana w ten sposób, że przed pielgrzymką oni dostawali szczegółowe zadania, co mają meldować, o czym donosić. Oczywiście pomieszczenia, których używał papież, były w pełni zabezpieczone techniką operacyjną i oni mieli świadomość. Czyli podsłuchy. Tak, podsłuchy. Być może używano też narzędzi do filmowania, chociaż to nie było proste. No i bardzo rozbudowano agentura, głównie 3 takie pseudonimy, co do których jeszcze nie mam pewności, kim były te osoby, ale wtedy był wykorzystywany budynek, który był zwany budynkiem byłej nuncjatury. On był budynkiem, który został potem nuncjaturą, czyli przy Alei Szucha, czy też Alei Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Ona nosi 2 nazwy. I tam, z tego co wynika z dokumentów, które czytam, no działało 3 bardzo aktywnych agentów, którzy musieli być w bezpośrednim otoczeniu kardynała Wyszyńskiego. To był Domus, Wolski i Chełmoński. Tak brzmiały ich pseudonimy. Oni przekazywali rzeczywiście najcenniejsze informacje, łącznie z takimi szczegółami jak menu papieskie, kto przyszedł niezapowiedziany, no i oczywiście treści rozmów, które powinny być tajemnicze. Chociaż z tego, co wiemy, jeżeli te pomieszczenia były zabezpieczone techniką operacyjną, no, tak czy inaczej mieli pełną orientację w tym, w prawie pełną orientację w tym, co się dzieje. Zresztą Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła miał świadomość, że jest pod czujnym okiem bezpieki i miał na to bardzo dobry sposób, to znaczy mówił, że należy się tak prowadzić, ksiądz musi się tak prowadzić, że nawet jeżeli by był nagrywany 24 godziny
na doby to, żeby nic się z tego nie dało zrobić. Oczywiście były sprawy, które były przedmiotem pewnych tajemnic i które można było tylko omawiać w, na przykład w ogrodzie. Wychodziło się do ogrodu, żeby pewne rozmowy odbyć, czy wychodziło się na spacer. Tam był podsłuch niemożliwy, ale bardzo utrudniony. To techniki operacyjne, ale ja wrócę do tego pytania, od którego troszeczkę uciekłeś. Jak reagowali? No, sam powiedziałeś, że mieli świadomość, że pielgrzymka im się wymyka z rąk, że tymi masami nie da się kierować i że te słowa trafiają na bardzo podatny grunt i do tego są jeszcze tak wypowiedziane, że z taką charyzmą, że rzeczywiście zmieniają ludzi. Czy oni to widzieli już w trakcie pielgrzymki, czy też ta refleksja przyszła na nich później? Nie, ona przychodziła później. To znaczy oni widzieli, że coś im się wymyka z rąk, natomiast oni tego jeszcze nie ogarniali jako zjawiska całościowego, chociaż mieli dane, żeby to ogarnąć, bo donosy, które gromadzono na temat przebiegu pielgrzymki, nie dotyczyły tylko miejsc, których Jan Paweł II bezpośrednio odwiedzał. To każdy urząd wojewódzki, niezależnie od tego, czy teren tego danego województwa był objęty pielgrzymką, meldował o nastrojach wśród duchowieństwa, nastrojach w zakładach pracy, kto się wybiera, nastrojach na przykład wśród milicjantów. Jakie były nastroje wśród policjantów? Milicjanci mieli bardzo różne nastroje. Oczywiście robiono wszystko, żeby tą organizację, która była mieczem partii razem ze Służbą Bezpieczeństwa, zabezpieczyć przed, jak to się mówiło, indoktrynacją religijną, ale nie zawsze to się udawało, dlatego że milicjanci, mimo że byli ateizowani, to była grupa najsilniej ateizowana, wręcz tych, którzy uprawiali jakiekolwiek praktyki religijne, spotykały represje, posłanie dziecka do pierwszej komunii, jeżeli się wydało, a często się nie wydawało, bo księża często udzielali pierwszej komunii takim dzieciom w sposób potajemny, ale jeżeli się to wydało, zresztą jest parę śledztw w IPN-ie na ten temat, milicjanci, którzy stracili pracę na skutek praktyk religijnych, bo oficjalnie PRL był krajem tolerancji wyznaniowej i no, to jest przestępstwo po prostu, jeżeli ktoś doznał takich represji, że stracił pracę, i część milicjantów rzeczywiście miała problem z dochowaniem tej ateistycznej wierności, a tutaj był głównie problem z ich małżonkami, dlatego że często jak się czyta ankiety personalne, czy to milicjantów, czy oficerów służby bezpieczeństwa, to kobiety stanowią duży problem, bo ile mężczyzna jest zateizowany, do kościoła nie chodzi, to małżonka czasami poza wiedzą ojca i męża, no właśnie posyła dzieci na religię, czy przystępuje do komunii, czy odbywa inne praktyki, czy babcia, czy dziadek, a w dużej mierze te środowiska milicyjno-esbeckie mniej, ale milicyjne to byli ludzie stosunkowo prości, pochodzący z rodzin chłopskich. Tak wyglądało to zabawnie, bo przekrój społeczny milicjantów był podobny do przekroju społecznego duchowieństwa, czyli właśnie spora liczba milicjantów pochodziła z rodzin chłopskich, czyli tradycyjnie religijnych, i zerwanie z tymi korzeniami, no, dla matki milicjanta, który mówił, że będzie brał tylko ślub cywilny, no to nie był żaden ślub, to one uznawały, że to jest zaprzaństwo po prostu, i te babcie no, bardzo często potajemnie chrzciły swoje wnuki, czy potajemnie uczyły je pasie. Trochę w bok odeszliśmy do tematu milicjantów, jak oni przyjmowali. Nie, ale to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że na przykład były nieoficjalne nakazy, że milicjanci mają się zachowywać w czasie tej pielgrzymki w sposób niereligijny, czyli nie klękać, nie żegnać się, i to nie było przestrzegane. To było masowo nieprzestrzegane. Inna sprawa, że też bardzo ciężko jest wytrzymać presję psychologiczną w momencie, w którym w czasie podniesienia klęczy cały plac, a tutaj nagle no, paru gości stoi. Szczególnie jeżeli się pochodzi z prostej... Albo nawet nie prostej, ale religijnej rodziny. Jeśli całe dzieciństwo klękało się na podniesieniu, to myślę, że w sposób całkowity, naturalny ten odruch, a być może pozostałość wiary pozostaje w człowieku, nawet zateizowanym. No, dokładnie tak. Naszym gościem jest Cezary Gmes, publicysta Rzeczpospolitej. Zapraszam, zostańcie państwo z nami. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.